ale to nie jest jeszcze hasło wycackane, że tak powiem. Jeszcze nam czegoś tu brakuje. Pod sekcją przypisy są potrzebne kategorie. I teraz zróbmy te kategorie. Wracamy znowu do edycji, szukamy takiego miejsca z trzema poziomymi kreskami i klikamy kategorie. Jakie my możemy dodać kategorie? To jest zawsze w liczby mnogiej, więc twórczynie ludowe. Nowa kategoria. Czasami się wydaje, że nie ma. Jak klikniemy, to widać, że ona jest czerwona. To znaczy, że ta kategoria nie została stworzona. Trzeba ją usunąć i trzeba się wstrzelić w istniejącą już kategorię. Można sobie pomóc, otwierając hasło osoby, która jest podobna. Polscy twórcy ludowi. Dodajmy te polscy twórcy ludowi. Pasujące kategorie jest. Co możemy jeszcze dodać? Urodzeni 1944. I będzie w worku ze wszystkimi osobami, które w tym roku się urodziły. Co jeszcze możemy dodać? Bardzo często nagrody są takimi workami. To popatrzmy, jakie kategorie możemy dodać. Ano, dostała nagrodę Kolberga. Nagroda Kolberga to w ogóle jest osobne hasło. To klikam sobie w nowym okienku na to hasło o nagrodzie, zjeżdżam niżej i często tutaj albo w trakcie w haśle jest zobacz kategorię laureaci nagrody Kolberga. Ja sobie po prostu klikam w tę kategorię, kopiuję to, wracam do mojej kategorii, dodaję laureaci nagrody Kolberga, zastosuję. No dostałam medal pamiątkowy Promazowia. To otwieram sobie na nowej stronie medal pamiątkowy Promazowia. Tym tematem związana jest kategoria wyróżnieni medalem pamiątkowym Promazowia. Więc sobie nazwę tej kategorii kopiuję i wracam do niej. Znowu klikam sobie tutaj kategorię. Proszę bardzo, już do woreczka Promazowia ona wskoczy.